No cześć, tutaj Indy, zapraszam was na kolejny odcinek Dungeon Keepera i to jest ostatnia misja, gdzie będziemy walczyć z samym królem. Go, go. O, już nawet nie ma pogadanki przed, tylko klikamy i wjeżdżamy. Stolica. Król we własnej osobie oczekuje wątpliwej przyjemności spotkania z tobą, strażniku. Z tego co wiem, sposób traktowania jego synów nie wzbudził w nim specjalnego entuzjazmu i poprzysiągł ci przerażającą zemstę. To już ostatnia bitwa. Król Reginald jest potężnym wrogiem, strzeżonym przez najdzielniejszych bohaterów Harmonii. Jego pokonanie to niebagatelny cel. Będziesz potrzebować całej swej inteligencji i współpracy najgroźniejszych potęg zła. Zdetronizuj tego niegdyś dumnego króla i zasiądź w jego stolicy. Niech powierzchniacy się strzegą. Nadciąga ciemność, a z nią wszystkie koszmary mroku. Zabij króla Reginalda i jego ludzi i przejmij ostatni klejnot przejścia. Przed tobą największe zwycięstwo. Powodzenia, strażniku. No to chyba najtrudniejsza powinna być, nie? Przyszedł kres twych plugawych rządów, strażniku. Mroczne postępki doprowadziły cię już daleko. On ma dwa miecze. Przed tobą wyjście na zewnętrzny świat. Królewska obrona będzie nieugięta. Wedrzyj się do twierdzy i zgnieć go na własnym terenie. Dobrze. Będziemy gnieść króla zaraz. Tylko jeszcze trzeba się rozwinąć trochę. W twoim lochu pojawił się nowy gatunek goblin. Stwora. Ale bez jaj. Król wkroczył do twego królestwa. Jak to król wkroczył? Ja przyszedłem Stwory do króla. Potrzebują miejsca do wypoczynku. Zbuduj im leże. Nie wiem, gdzie mam się goblin ryć jeszcze. Goblin opuścił twój loch. Ja go wyrzuciłem, nie opuścił. Ależ to przekłamane to wszystko. Nie wiem, co mam zrobić, jak się ryć do końca. O, tu jest złoto. A właśnie, złoto. W twoim lochu pojawił się nowy gatunek stwora. Pyk, pyk, pyk. Nie wiem, czy nowy gatunek. Aha, no świetlik. Ej, no po prostu useless. To nie są za dobre potworki, żeby je mieć, tak czuję. Czy co, on ulepsza ściany? Co robi ten hochlik tu tak przed chwilą? Dobra, zbieramy złoto. No jedziemy, jedziemy, jedziemy. Tempo, tempo, tempo. Też chcę w miarę sprawnie przejść ostatnią misję. No nie wierzę, znowu goblin. Matko boska. Może jakaś salamandra chociaż? Jak musi być coś takiego? To może nie być w sumie niełatwa misja, jeżeli będę mieć goblina i mnie zaraz zaatakują. O, jest salamandra, dobra, w porządku. I kurnik też potrzebny będzie. Cyk. Trochę nie podoba mi się, jak daleko są od siebie te wszystkie miejsca, pomieszczenia i tak dalej, no ale nic nie zrobię. Dobra, ryjemy dalej. Tak dziwnie w sumie trochę, no ale no co zrobisz, no i trzeba też poczekać, aż do mnie przyjdą kolejne potworki. O nie, czy to był... To już się bałem, że coś mnie dojeżdża. A to po prostu chyba potwór sobie trenuje w siłowni. Dobra, siłownia zrobiona, to zrobione, jeszcze kurnik i mamy early game zakończony. Tak jest. Byleby progres był. Wielka mapa swoją drogą. Przynajmniej taka się wydaje. No, naprawdę sprawa. Tu coś idzie? Nie, nie idzie. Pięknie, pięknie. Niech się trenują, niech rozwijają. Salamandry chociaż, nie? W sumie to nawet może i te... Ej, ja skarbiec też potrzebuję przecież. Aby może gromadzić złoto, potrzebujesz skarbca. Dobra, coś takiego zrobimy chociaż. Nie mam pomysłu, nie mam takiego szczegółowego planu jak w poprzedniej grze, żeby tych książąt zamknąć na mostach. Przyznam szczerze, że tej ostatniej misji nie przyszedłem, jak byłem mały. Ale grałem tam raz czy dwa w nią, tylko że nie poszło. Także zobaczymy, co teraz się wydarzy. No podejrzewam, że wygram, ale może się zdziwi. Może tak, może tak. Dobra, wszyscy trenują, porządna ekipa. No to pole potrzebujemy kolejnego pomieszczenia. Gdzieś tak może cuca, nie wiem w sumie jakby tutaj to zorganizować. Pewnie coś takiego byłoby najprościej. Ciepnąć, to będzie dobrze. Moje lochy są dziwne. To nie ma tutaj jakiegoś super planu. Nie gram w Knights and Merhunts.
żeby mieć idealne rozplanowanie, tam poszerzone drogi i inne takie historie. Tutaj jest wszystko jedną wielką imprezą. To są lochy, umówmy się tak. W lochach nie musi być idealnego. No fajnie jakby było, ale nie ma. Nie musi być. Ja zarządziłem, bo ja jestem tym złym. Moim zdaniem nie musi być. Dobra, drugi poziom, drugi. I pierwszy. To bieda trochę. No, goblin ma drugi, a niech zostanie już. Potem się go najwyżej pozbędziemy. Sobie myśleć, żeby może nie przejmować też tych bohaterów. Jeszcze nie mam pewności, jakby to rozegrać właśnie. Czy przejmować wrogów, czy ich nie przejmować, czy jak to robić. To takie komnaty sobie porobię. Taki artyzm. Takie rzeczy. I w drugą stronę może już też zacznę troszkę kopać. O, to już się kończy. Coś więcej. Takie żyły zrobimy. Tu trenują. No dobra, to przyspieszę. Móc coś się będziemy tu nudzić. Cała tortur. Myślę, że to jest do... Twoje leże jest atakowane. Już? Że wcześniej nadeszli. Budowę tego pomieszczenia. Ujojojojoj, sporo. W twoim loku pojawił się nowy gatunek stwora. Nowy gatunek stwora? Czarna dama? Tylko się pojawi od razu walk. Kobito. Nie chcę nikogo stracić, bo to tak właśnie pamiętam, że jak przegrywałem, jak byłem mały, to głównie na początku gry, kiedy jeszcze nic nie miałem. Za bardzo. Dobra, w porządku. O Jezu, mam... Weźcie chochliki tutaj, co? Więzienie, to jest więzienie. Stwory nie mogą dostać się do więzienia. Nie, wezmę te szkielety, no bo czemu nie? Chyba, że ich przekabacić, ale to pierwsze levelowcy przekabacać, chyba średni pomysł. I gdzie jest złoto? O, okej, wyjaśniło się. Wow. Cyk, tutaj też może coś będzie. Oho, i znowu walka. Kim tym razem? Z jakimś takim ciekawskim zawodnikiem. No to jest cyk dama. O, tu będzie ich wielu. Dobra, ale to jedna. Niech ona sama powalcza, niech inni trenują. Gdzie śmiesznie, on się skrada? Co on robi? Ja cię widzę, gościu. Ma dwa uderzenia. Ona ma pierwszy level, ten ma pierwszy level i ma dwa uderzenia. Nie ma balansu w tej grze za bardzo. O, cóż, że krasnolot nie pada na dwa. Dobra, co to za mną? Chwila. A, bo się tak obróciłem o 360. Jezu, ile tam tego idzie? Co jest? Ej, bo tam jest rycerz nawet. Jeden z twoich więźniów przeniósł się do wieczności. Chyba muszę arenę jakoś zaraz. Oj, nie trafiłem. Jezu. Kurczaki, bierzcie ich! No takie kurczaki, jakby się rzuciły tego rycerza, przecież ma małe pole widzenia. Mogłyby krzywdę zrobić. Siema. Twój kurnik jest atakowany. Elegancko salamandry dojeżdżają. O Jezu, niszczą mi kurt. Dobra, mamy ich, co? Kurczaka zniszczył. Dobra, w porządku. I cyk. I początek gry już chyba nie jest taki zły, no. Może jakieś wampiry? Potrzebujesz cmentarza, aby grzebać zwłoki. Przydałby się cmentarz, faktycznie. No ale tu pieniądze są potrzebne, żeby grzebać te zwłoki. Tu jak niewyzbierane, co najgorzej. Ja ze wsi jestem, to wiecie, jak jest drzewo, z którego nie jest wszystko dobrze, ładnie zebrane, to fatalnie. Niezadowolenie i ryk. Ryk rozczarowania. O, tu coś chyba jest, bo jest takie ten... charakterystyczne. O, strażnice bohaterów. Dobra, gdzie jestem w ogóle? Aha, dobra. Jeden z twoich więźniów przeniósł się do wieczności i powrócił jako szkielet. A w drugą stronę też tu coś musi być. Uuu, no jest. Ja nie wiem, kto tu jest, bo to może coś mocnego tu jest. Czwarty. Nie, to pierwszy level jest. Dobra, to spokojnie do zrobienia.
No to dojeżdżamy, nie wiem, może najpierw w tych wożach, gdzie to, a to. Wjeżdżamy, no bo co ja się będę. I cyk. I przejmujemy ziemię. Dzień wypłaty. I podchodzimy. Odpowiedni timing to podstawa. O. Ja tu wchodzę jakoś tak na krzywą twarz przez mur. Przez ogrodzenie wręcz. Sorry za tego liścia. Dobra. No, mógłbym użyć zaklęcia wstrząs, żeby to roztrząsnąć jako obornik, ale może nie. A może... 30 tysięcy. No dobra, jednak żałuję. Oho. Ej, już znowu kolejni? Kurde. No to ja nie chcę tego w takiej sytuacji, bo ja muszę tam powalczyć najpierw. To muszę, wiecie, tak nie ze specjalnym pośpiechem to wygrać. Zakony są wkurzające. No żadna nie potrenuje. Każda ma pierwszy level, no. A i tak pewnie mają większy damage od salamandry, która tam ciśnie. Najgorzej. No dobra. Tę bitwę chcę oczywiście szybko, ładnie wygrać. Jeden wjeżdżam. Z więźniów przeniosł się do cerza, to ja ciepnę, i powrócił jako, bo on jest ścierny. Trochę zbyt groźny. No nie wiem, co uleczyłem. Czy mi padł ten szkielet, czy on mi nie padł? Chyba padł mi jakiś szkielet. No dobra, najważniejsze, że ogarnęliśmy. Chociaż ten rycerz taki, no, groźnawy. Ciepnę go. Ta, nawet dwa szkielety straciłem, no to jest słabo. No matko bosko, jeden rycerz, to ile to trwa? Dobra, i teraz cmentarz, nie cmentarz, zrobimy wampirów, z ciekawości. Ktoś mi tam pisał chyba w komentarzu, żeby przejść ostatnią misję wyłącznie za pomocą wampirów, czy coś takiego. I szkieletów chyba, no to tak ciężko. Znaczy można, no wszystko można, ale no po co? To tutaj wiecie. Powolutku, elegant. Znaczy może nie tak powolutku znowu. Grę staram się też przyspieszać momentami. No muszę tutaj tych bramy bohaterów poniszczyć, bo przecież... Może tutaj chociaż... Przejmijmy to też. Żeby już móc dalej walczyć, jakby progresować. O, jest drugi portal. Dobrze. Kasy jest cały czas mało, to jest chyba duży problem w tej misji. Jeden z twoich więźniów przeniósł się do wieczności i powrócił jako tu. Szkielet. To jest okej. O, i super, i walczymy z tym teraz. Zająłeś portal. Dobrze. Coś mam jeszcze robić tym, tą armią? Nie, no drzwi, żeby poniszczyli, to by było dobrze. Ucieka. Dobra. Rozbudujmy cmentarz, żeby wampir mógł wyjść. No, śmiało, dobra. Więzienie jest póki co w porządku. To mogę powiększyć. I chyba będę może na świątynię zbierać, nie wiem. Ale nie przeciągaj struny. No dzisiaj. Trzeba razy pinkę prędkość gry. No i to niszczyć, nie? O, tu, okej. Okay. O! Pojawił się nowy gatunek. Myślałem, że tu nikogo nie będzie. Nie no, ta elfka teraz. Strażnica jest atakowana. Ci rycerze najgorsi. Takich zrzuciłem, żeby musieli wywalczyć sobie drogę z powrotem do domu. Dobra, jest dobrze. Aż za. Dawaj tego na cmentarz. Jeden z chochlików ma wielkie wyobrażenie o tobie. Mieszczą się nawet uszy. Gdzie te chochliki takie zajęte są? No nie, już znowu idę. Twój kurnik jest atakowany. Czekaj, ktoś coś atakuje tu? A drzwi tu są. A czemu co drzwi jeszcze? Chochliki jak to uprawiają. A czemu drzwi, a nie mury? Dobra.
to co idzie, coś mocnego. Nie, standardy, dobra, standardowe jednostki dość. Nie ma problemu, tutaj też spokój względny. Dobra, ale już jeden portal tutaj zaraz będzie wyjaśniony. Ja może sprzedam strażnicę, bo się zainteresują. No, już się zainteresowały elfki. A, bo tu skarbiec jest taki skromny, przyjemny, fajny. Nie jest tak najlepiej zrzucać moje potwory pod rywali. Twoje leże jest atakowane. Ty tego goblinę, no to jeszcze wyrzucę je może. Goblin opuścił twój lot. O, to jest druga ekipa chyba. Przejęto skarbiec wroga. Walczcie. Nie ma żartu, widzę. Twoje więzienie jest za małe. Teraz już za mało. Jeden z twoich. Nie, no, nie przekabacam ich chyba. Się do wieczności. Z jednej strony fajnie, ale tak to będę mieć wampiry chyba. Sztandar do broni jest niedostępny dla części stworów. Niech to już nie jest, już nie ma sztandaru do broni. Stwory nie mogą dostać się do siłowni. Czarna dama czuje się nieszczęśliwa, bo nie ma jedzenia. Dobra, to jest krasno. Znowu idą? Ej, co się dzieje? Ej, ile osób mnie opuściło? Czy to ja wszystkich wyrzuciłem teraz? Jacie, ale biją. No chyba na takie rzeczy tutaj przegrywałem, jak byłem mały. Mniej więcej. Dobra, chociaż ten tutaj zniszczyłem już. No nie zniszczyłem. Czarna dama czuje się nieszczęśliwa, bo nie ma jedzenia. Jezu. Ale weźcie mi tych goblinów z powrotem do domu. Czekaj, już portalu szukam. Tutaj jest. Goblin opuścił twój loch. 7 czarnych dam. Tak ewidentnie trzeba zmienić kompozycję też. Arena może. Czarna dama czuje się nieszczęśliwa, bo nie ma legowiska. On wpadnie do tej areny? A, wpadł Hochlik. Ej, Hochliki ze sobą może mogłyby też walczyć na arenie, żeby je wylevelować. No niestety na siłowni moje Hochliki trenować nie chcą. Dobrze. No i tu jest już ten Wacław. Tutaj też więc przeszkadzasz. Czwarty level salamandra, no, może się nieszczęśliwa, bo nie ma jedzenia. Mam nadzieję, że ta walka, która mi się tam objawia, to nie jest jakaś duża zgraja. Pojawił się nowy gatunek. On upadł, czy jak to jest? No, zginął, dobra. Ikon sam. Czemu też nie zaznaczają się te drzwi, tylko... Aha. Może tak mi się powiedzieć. Ej, czemu ja nic nie widzę? Czemu ja nie widzę, kogo atakuje? Ale atakuje tego, kogo trzeba. Coś się zgliczowało. Ja tak w miarę wiem, kiedy... A nie, czego się tak nie podświetla też? Na jasno trochę? Może mi się wydaje, nie wiem. Ja go piję? O, teraz się podświetli. Aha, teraz tu. Tak, jak dostanie kulę ognia, to się podświetli na pewno. Dobrze. No i trzeba to zniszczyć. Najlepiej sprawnie zniszczyć. Ktoś tu mnie bije? Było jakby mnie ktoś bił. Dobrze. Progres jest przyzwoity. Tutaj zniszczona ta... No jak to nie zniszczona? Jezu, jakby teraz wyszli, to tilt, nie? Dobra robota. Zajęcie tego dogorywającego posterunku zablokuje bohaterom przejście. Mhm. Przejęto komnatę wrogę. Nie wiem, co tu jest w górę za bardzo, ale... No też pewnie. Dzień no w sumie, co może być? Dobra. To teraz jeszcze, gdybyś zgubiłem się, tu jestem. Jeszcze w dół. A coś tam w dół? Nie no, sam z drugiej strony w dół to już nic powinno być. Za długo to się wszystko przejmuje. O wie. Oho. Znowu jakaś kontrola. Nie, to ten sam. Dobra. Co to było? Trzech rycerzy. Dobra, ale to ja muszę trochę czarnych dam wyrzucić, bo one się nudzą. No oczywiście. Te co tak wolą. Czy to szkielet sobie usiadł na sali tortur? Nie, to
Dawno, dawno. No jest, sorry, dobra. Czarna dama opuściła twój loch. No to za dużo tego było. Okej, strażnica przejęta, więc oczywiście już przychodzą te strażniczki. Nie wiem, czy miałem tego myśl. A może do lawy wyrzucić? Ale tu jeszcze nie zlokalizowałem lawy póki co. Czy co? Wszystkich. Nie, no teraz się pojawili. No i miaska. Szybka, przyjemna. No zawaj tego krasnoluda, to szkielet może być. Dobry szkielet nie będzie zły. Dobra, tu niszczą. Właśnie o tym myślałem, jak przejmowałem ten inny portal. Dobra, teraz jedziemy dalej. O, tu jest jeszcze jeden portal. Ja miałem w jakiejś misji w ogóle teleportali? Idą znowu kolejni. Teraz stąd. Mnie to... A niech działa mój zakonspirowany chochlik. Dobrze. Tylko jeszcze tutaj się upewnię, czy oni to przejmą. Mam nadzieję, że tak. Dobrze. No i cyk, tutaj też walka. Ej, 5 czarnych rycerzy, już mam ochotę wyrzucić chyba innych. Goblin, ty tam walcz. Do boju. Szkoda tych szkieletów, taki nisko, ale szkielet chyba nawet jak ma 10, to nie ma kolejnej umiejętności, nie? Nie ma nic dodatkowego. Przynajmniej nie przypominam dobra sobie. Dobra robota. Zajęcie tego dogorywającego posterunku zablokuje bohaterom przejście. Dobra, tam na dole przejęty, to teraz tutaj. Przejęto komnatę drogę. Czarny rycerz czuje się nieszczęśliwy, bo nie ma legowiska. No, fajnie, nawet salamandry sobie poradziły. Dobra, jedziemy dalej. O, czy jednak ktoś tu jest? Same salamandry. Do it! Czarodziej się trochę wystraszy. O, będzie 6 level, będzie 6. Nice. No i dobrze, i przejmujemy. Jeden z twoich więźniów przeniósł się do wieczności i powrócił jako szkielet. No to jest grubo. Goblin czuje się nieszczęśliwy, bo został spoliczkowany. W sumie tak, ja powinienem policzkować te jednostki, żeby one potem mogły być wampirami. Zły, ale właśnie, ja tak o tych wampirach, a to jeszcze żaden nie przyszedł. Oni w ogóle mogą stać się? Czy po prostu te zwłoki tutaj się rozkładają tak, że oni nie zdążą nawet dociągnąć? Przejęto strażnicę wrogę. Co jest ty? O mój Boże. Czarna dama czuje się nieszczęśliwa, bo nie ma jedzenia. Nie ma co lekceważyć tych wrogów. Czarna dama na przykład tutaj sobie leży. Ja nie mogę ich trafić, to nie ma opcji. Aha, bo nie używam tego czaru, co powinienem. Dawać, jak leży. Tak jest. Tutaj też chyba powinienem to jako... O, tu jest wyrzut many. Very nice. Wampir przebudził się na cmentarzu. O, no jest wampirek. Zająłeś skład pełny many. Nie wiem, czy ja dezaktywowałem to? Komnatę wroga. Nie mam pojęcia. Albo przyjęto komnatę wroga, to chyba to właśnie to. Okej, idę w okliki przejmować chyba. Albo wyjmować. To sprzedać trzeba, bo już się elfki nam interesują. Zająłeś portal. Pyk. Mroczna elfka czuje się nieszczęśliwa, bo została spoliczkowana. Mroczna elfka jest zła,
bo została spoliczkowana. Teraz mnie ciekawi, bo on się rozłożył w tym więzieniu. Czyli jak dostanę szkieleta, to chyba nie ma zwłok dla mnie. Niestety. No trudno. Idziemy dalej. Progres. Musi być progres. No i super. Taka sytuacja. W sumie to wszystkie tylko mogą rzucić, bo oni będą mieli co niszczyć, tak czy tak. Z dwóch stron oprawiają. No ale te ściany też trzeba zniszczyć. No to... Wampir przebudził się. To jest skarbiec, podejrzewam, tak jak wcześniej. I kolejny wampirek. I kolejne potencjalne. Wiele, gdzie ja tu idę, to co? Świetlik czuje się nieszczęśliwy, bo został spoliczkowany. Dobrze. Goblin czuje się nieszczęśliwy, bo został spoliczkowany. Tak się robi wampir. Goblin co to wymyślił? Jest zły, bo został spoliczkowany. Dobrze. Pieniądze zbieramy. I do skarbca. I cyk na linię frontu, jak jest sytuacja doskonała. Co oni tak stoją i się patrzą? No nie, znowu wyszli. A pierwsze levelowcy najlepiej. Ktoś mi zginął? Mam nadzieję, że nie. Najgorzej, jakby wampir padł. No, tu jest czarna dama, która leży. Darzy się. Zawsze drga. Chwilę przed. Nie, no dobra, jest okej. Okay. Bierz tę damę, no. Przejęto skarbiec. Niech se pożyje. Wampir przebudził się na cmentarzu. No i super, mamy to. Dobra robota. Dzięki, dzięki. Zajęcie dzięki. Tego dogorywającego posterunku. Zablokuje bohaterom przejście. Samotny świetlik? Przejęto komnatę wroga. Możliwe? Goblin czuje się nieszczęśliwy, bo został spoliczkowany. Goblin jest zły, bo został spoliczkowany. Goblin czuje się nieszczęśliwy, bo został spoliczkowany. Jezu, ile to roboty z tym policzkowaniem jest. Stwory nie mogą dostać się do więzienia. No pełen etat. Co to tutaj leży? Jakby o co chodzi? Co tu się stało z tym gwardzistą? Dobra, niech się wyłoży. Co mnie to obchodzi? Zwłoki walają się po twoim cmentarzu. Powiększ go. Teraz cmentarz za mały. Dzień wypłaty. Dobra, zróbmy tę świątynię, bo widzę, że są fundusze. Bo nie ma legowiska. Gdzie walniemy świątynię? No gdzie? No gdzieś tutaj koło wrogów, żeby czuli respekt. Tu jakieś glicze. O, idą właśnie. Tak, gdzieś tam musi najlepszą być jeszcze portal. Najlepszą obroną jest atak. Mój niedobry przyjacielu, zajmij się tym. No, zajmuję się atakiem cały czas. Ja, czy ile to tego jest? Ej, kurczę, to nie będzie też znowu taka łatwa bitwa. Każda się wydaje prosta, a potem tylko patrzysz i no nie bardzo. Wampir przebudził się na cmentarzu. Czarny rycerz czuje się nieszczęśliwy, bo nie ma jedzenia. No i dawaj. Cudnie. Ej, jak to wampir mi zginął? Czy one się nie mogą chyba wkurzyć? Ej, no wampir mi zginął, pierwszy levelowiec dostał kilka strzałów, no bo przeciwnicy się oczywiście skupiają na wampirach. Mądry, mądrzy przeciwnicy. Dobra, ewidentnie muszę dostawić coś innego, bo cały czas mi przychodzą te gobliny. Gdzieś tu miałem, tak, ten plan. Beautiful. Dawać aniołem rok.
A z tymi to mi wyjazd. Bogowie przyjęli twoją ofiarę. Wiecie co? Chyba czegoś im brakuje. Bogowie przyjęli. To coś to chyba jest biblioteka. No tak. Czarna dama czuje się nieszczęśliwa, bo nie ma jedzenia. Oj, 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 tak. O tym zapomniałem. W twoim lochu pojawił się o, jest anioł, no jest aniołek. Dobrze, dobrze, dobrze. Jezu, co to się tak rozkopałem? O, jest i lawa. Gdzie ja teraz mam iść? Ej, czemu usłyszałem dźwięk, jakby to byli gdzieś bohaterowie? Bo może są. Dobra, jakoś tak się zrobi. Czarny rycerz czuje się nieszczęśliwy, bo nie ma jedzenia. Pyk, pyk, pyk. Gdzieś, skąd oni przyszli w takiej sytuacji, ci bohaterowie? Mam wrażenie, że sporo odkryłem na mapie, ale może jednak nie. Czemu cały czas słyszę? Aha, nawet jak się to zniszczy, to są cały czas odgłosy bohaterów. O, i są już dwa nawet anioły. Szybko przyszli. O Jezu, i te damy. Ile tu tego jest? Ale z tym, jak je wyrzucę, to przyjdzie mi to samo. Jeden z twoich więźniów przeniósł się do wieczności. Dobra, tu jakieś mają wyższy level chodzić. Drugi. Może jeszcze jednej się pozbędziemy. Nie, wam aniołym braku nie lubię, jak się je wyrzuca tutaj, więc chyba tego nie zrobię. Ale to do więzienia mogę je wcieplić. W sumie one to lubią chyba. Masochistki. Wampir czuje się nieszczęśliwy, bo nie ma legowiska. Na czym ta gra polega częściowo, że trzeba być tym złym. Dobra. Super. Te zwłoki to chyba kochliki ogarną, że te też chce, tak? A może i nie. O! Fight. Tutaj jest fight. Dobra, spoko. Zaraz wracamy tu. A nie wiem, czy ja tu chciałem do tego skarbca akurat. Nieważne. Obracam tę mapę i nie wiem, gdzie jestem. Dobra, teraz tu. Może czarnych rycerzy na tego rycerzyka. Tylko zwiększymy szansę. Znaczy wyrównamy. Bo nie ma legowiska. A oni już na dzień wypłaty tam cisną. Zaatakują drzwi, myślicie? Czy nie mają tyle IQ? Wampir. No tak myślałem. Bardziej interesuje, widzę, wypłata. Dobra, to ich damy do skarbca jakiegoś miarę sensownego. Kolejny wampirro. Jak tych, to nie lubię, jak mi do mnie przychodzą do lochu. No i zaraz może się zrobi nową świątynię. Za to złoto, co tutaj zbieram, to będzie będą cztery anioły. Co ja mam z nim teraz zrobić? No wyjaśnić go chyba po prostu. Pazurami tym razem. No i git. Już jak jesteście tutaj wszyscy, to go, go. Chodzimy. No, śmiało, chleb. Nie wiem, gdzie jest. O Jezu, akurat się zespawnowali. No to chyba i tak wygram. Nie mogę sztormu wrzucać, ale pewnie i tak wystarczy. Mamy dużo many. No gdzie ona ucieka? No wal. Już cię leczy. Gdzie ona ucieka? No? Serio, ci rycerze mi wyjaśnią. Dwóch rycerzy. Twoje leże jest za małe. Dobrze, doskonale. Więzienie, dobra. A bo tu co? Bogowie przyjęli twoją ofiarę. O, jest wampir, no. Modli się. Wampir, który się modli.
No, ale do aniołów mroku, oni powinni trenować. A to jest chyba tak, że wampir jak padnie, to mu level spada i się od razu na cmentarzu, nie? Chyba tak te wampiry miały. Dobra, ten tu tańcuje. Jezu, jak mi spada liczba chochlików. Oni polecą tamto niszczyć? Cia. Garną się do roboty. Ile oto? Przejęto strażnicę wroga. Dobrze. Dobrze, ten się znudził. Co, on nie weźmie tych zwłok? Zbrzydły mu, widzę. Dobrze. Czarna dama czuje się nieszczęśliwa, bo nie ma legowiska. Co, ja się z nimi będę bawić? Gdzie? Nie do podrobienia są, no nic, znaczy czekamy cierpliwie. Już chyba tutaj to się, no, dokładnie. Dalej, dalej. Praca, praca. Twoje leże jest za małe. Posprzedaż. Przejęto skarbiec wroga. No i to też się sprzedaż. No, bez sensu są te dodatkowe skarbce. Mam wrażenie, że czasem potwory chodzą do tych odległych skarbców właśnie jak ten. No i jest tylko problem z tym. Zróbmy sensownie. Skoro ostatnia misja, to mogę chyba na chwilę, nie? A tutaj nie robimy speedruna w końcu, o jest. Tylko chyba ten i główny został skarbiec. Tak jest, dobrze. Pięknie. Pieniądze. Teraz wydamy to na kolejne anioły. Może co? Coś takiego. Dobrze, dobrze, dobrze. Tutaj wszyscy niszczą. No jak pięknie. Jak probki przy minerałach. Starcrafcie 2. Cudownie. Czarny rycerz czuje się nieszczęśliwy, bo nie ma jedzenia. No. Dawaj, 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 zanim on tu się zespawnuje. Dobra robota. Cudownie. Zajęcie tego dogorywającego posterunku zablokuje bohaterom przejście. Przejęto komnatę wroga. No i co, robimy świątynię? Neutralny stwór przeprasza, że dziś nie zdąży dotrzeć. Neutralny stwór przeprasza? Tego nie znałem. Przejmujemy, przejmujemy, przejmujemy. Progres, progres. I cyk, kolejna świątynia, kolejny anioły mroku. Oho, chyba nie będzie mnie stać na wypłatę zaraz. Dzień wypłaty. A? Dobra, kochliki, zasuwamy, zasuwamy. Złoto jest potrzebne. Nie wiem, czy to było takie mądre, żeby wydać tyle, żeby być na debecie. No ale się stało. Dobra, chwila, tu coś też może być. Kumacie, dorosły człowiek, który by coś takiego powiedział. No, prawda, nie była to najlepsza inwestycja. Wiedziałem, że wszystko tutaj jakby zostanie wydane i nie będzie z tego absolutnie żadnego pożytku. No, ale stało się, kappa. Sorry, kochani, ale cała pensja poszła. Bogowie przyjęli twoją ofiarę. Stasz. Dobra, chyba mam za dużo potworków. Więc teraz się pozbądziemy kilku i zobaczymy, czy anioły mroku przyjdą. Jest kolejny anioł mroku. Siema. Dawaj, ja cię zapraszam do siłowni. No może nie na siłowni od razu. No widzę, że z leżem też jest ciężko. Dawaj, leżę sobie. Zrób sobie. Jezu, sorry, zbliżenie na niestrategiczne miejsce. Nie wiedziałem, że tak mocno się można zoomować. Wydawało mi się, że to nie było aż tak bliskie. Nie, no to nie było aż tak bliskie wcześniej. I czemu teraz mogę bliżej zbliżyć? Ma ze szkieletu jakieś siedzenie, o jest. Ciekawe. To jest wampira. Okej, jest mega zoom. Wróćmy na miejsce. Nie wiem, gdzie mam to wejść. Tu jest chyba front, tak? Uj. Salamandry mogłyby to zniszczyć. Nie no, czujniki ruchu mi raczej nic nie zrobią. O, jest pierwsza levelowa, dobra. I akurat mogą zrobić.
Ja nie wiem nawet, czy ta moja armia sobie poradzi. Z potem, w sensie, czy sobie poradzi. Ej, no halo, no idźcie do tych czujników, co wy robicie? Jezu, jakie zdrajcy z tych salamandr. Dobra, to jeszcze szósty level, ty mi się przydasz. Widzą, ale nie widzę tych przeciwników. Ile tego tutaj jest? Gdzie to tak do wieczora to będę bił. Ale chociaż kilka zniszczę. Ile można. O wow, jestem pod wrażeniem. Po jednym ciosie każdy winny czujnik ruchu. Nie wiem, ile salamandra ma życia. Na tych ustawieniach graficznych nie bardzo widać. No, najwyżej się przekręci. Ratuję, odratuję cię. Co tak dookoła jest? Wszystko? Ja z góry. Ej, jak przyspieszę na maksa. Jezu, ile tu tego jest? W końcu król to kazał nastawiać armat. Czyż tu jest jeszcze? Czy to tak dookoła tylko się idzie? O, jacie. Czarna dama czuje się nieszczęśliwa, bo nie ma jedzenia. Prachliwa pułapka. Przejęto most wioga. A, dla bohaterów, no dobrze. Niech porząd. Siły zła będą na zawsze przeklęte. Nie wejdziesz do górnego królestwa. No teraz to się trochę boję. On się odezwał, znaczy będzie ze mną zaraz walczyć, czy jak to będzie? To chyba jakoś wylewelować swoją armię powinienem, ale nie wiem do końca jak to zrobić. Czarna dama czuje się nieszczęśliwa, bo nie ma jedzenia. No wal to, wal to. Świetlik. Moment. Nie, to król tam mnie dojeżdża? Atakuje mnie coś? Nie, chwila. Nie, to kochliki tylko chodzą. Tak jak myślałem. Ciekawe, czy teraz mnie może zaatakować, czy nie kruchu, jak tak z nim stoję. A tu crash i wiecie, zaczynam od zera. Rundka, najlepiej całą kampanię. Ja ani razu jej nie zapisałem tam w opcjach. Tylko klikam kontynuuj kampanię, a kiedyś jak byłem mały, to mi się zdarzyło w menu kliknąć, żeby zacząć od nowa i cały progres poszedł. Człowiek nie wiedział, że jest coś takiego jak save'y. Mały, niedoświadczony, młody. Pułapki są? Tak, myślałem, że jakaś pułapka. Przejęto most wroga. Dobrze. A, tylko pół HP. Myślałem, że to na ostatkę. Wow, o, idą olbrzymy. Dobrze, że ich zauważyłem. Ej, co jest jakiś taki... konkretny atak, taki zamierzony. Ciekawe, czy jest coś takiego jak niezamierzony atak. No oczywiście przyszły mi bezużyteczne stwory. Czarny rycerz czuje się nieszczęśliwie, bo nie ma jedzenia. Co jest? Aha, bo moi wzmocnienia mury. Stwór umiera z głodu w twoim więzieniu. Twoje portale przyciągnęły maksymalną liczbę stworów. Dobra. Poćwiczcie to. Oni się boją? Nie wiem. Żyj wampir, żyj, bo ty akurat na pierwszym levelu to się masz nie wywalić. Goblin czuje się nieszczęśliwy, bo został spoliczkowany. Goblin jest zły. Ej, no chochliki mi padają. Robota głupiego. Świetlik czuje się nieszczęśliwy, bo został spoliczkowany. Dobrze, tutaj już chyba król jest, nie? Chyba tak, a tu jakieś historie takie O, leżę! Czarna dama jest zła,
bo nie ma legowiska. Samotne leże. Pewnie tych świetlików, co sobie tak tutaj latały. No dobra, no to wjeżdżamy. Tylko, że czy ja mam na tyle mocne? Nie wiem, ta armia się nie wydaje taka mocna, ta moja. Czy ich walnąć na arenę, czy nie wiem gdzie? Może ja powinienem właśnie tych wszystkich przekabacać i dopiero szturm na wroga. A jeszcze zobaczę. Ta dama czuje się nieszczęśliwa. A, w ogóle ja coś mówiłem o bibliotece w tej grze? No, chyba nie. Chyba nie bardzo. Czarna dama opuściła twój lot. No, focha strzeliła i wyszła. Trudno. Dobra, walniemy gdzieś tutaj leczonych księżników śmiechem, żartem. Bez sensu zupełnie. Nie no, ja mam trzeci level, czwarty, pierwszy. No chociaż trochę wampirków będzie. Dobra, czy ja to coś mam przejmować? No tu nie muszę iść, bo to są bohaterowie. Aha, to stąd te olbrzymy przychodzą. I z drugiej strony podejrzewam, że jest coś podobnego, że olbrzymy sobie idą przez lawę, bo one mogą. Na kozaku. Tu też coś jest chyba w górę. A, zerknę jeszcze przez chwilę. No właśnie. W twoim lochu pojawił się nowy gatunek stwora. Jest, czego tu nie ma? Nowy gatunek stwora, czyli pewnie czarnoksiężnik, zgadza się. I naprawdę znowu mam trzy gobliny? Jak one szybko się pojawiły? Przemiał. Twoje więzienie jest za małe. Wiecie co? A tak. Taką mam fantazję. Ile mam? 8 miejsc muszę mieć w sali tortur? Dobra. Panie nam muszą ustąpić. Jest 8? Jest 8. Tylko śmiesznie siedzą w tych krzesłach elektrycznych. Taki wielki olbrzym w takim małym krzesełku, nie? A wezmę sobie olbrzymia. Ja sobie nie mogę wziąć olbrzymu. Wezmę. Coś takiego. Zaklęcie tworzenie chochlika zostało udoskonalone. No super, i będę mieć dodatkową armię za chwilę. Przydadzą się może. Zobaczymy. Dobra, to jeszcze raz. Tutaj jest chyba król. Ten co ma zamek. I pułapki, nie pułapki. I gwardziści. Tak, jest. Jest i król. To jest kozak, on ma dwa miecze. Jedyny taki. Taki ronin. Dobra, podoba mi się. No to już tylko sekundka. Może ewentualnie złoto. Jeszcze jeden. A nie, to już ten, już to było. Zaklęcie piorun zostało udoskonalone. Dobra. Czarna dama czuje się nieszczęśliwa, dobra, bo nie ma legowiska. Dobra. Twoja biblioteka jest za mała. No złoto, złoto. Generalnie szukamy złota jeszcze, bo będzie... No chyba, że już muszę je czarować. Od serio na tej mapie jest tylko złoto? Dzień wypłaty. To się kończy wszystko. Czy ja coś... Spór umiera z głodu w twoim więzieniu. Czy ja coś ominąłem? Nie wydaje mi się, tu na środku nic nie ma. Chyba, że klejnoty gdzieś są. Może przeoczyłem gdzieś klejnoty. No jeszcze nie widzę w każdym razie. Przeszukuję. Nie no, tam to bez sensu było to kopanie. Może tu coś będzie? Nie wiem. Nie no, dobra. Ej, kurczę, nie ma kasy. Chyba, że tu jeszcze gdzieś z tyłu, na tyłach. Bo tu? Nie wiem. Ej. Nie stać cię na trenowanie stworów. Czarnoksiężnik czuje się nieszczęśliwy, bo nie ma legowiska. Jezu, jak mi złoto spada. Z 600 pociągnęło coś teraz. Jest złoto. Bier to. I co jest? To są 4 kratki i nie da się do nich dobrać? Też ciekawie. Za późno z tymi czarami też, bo te chochliki lepsze jakbym robił, to może by nie padły. I nie wiem czemu mam, kurczę, te anioły tylko 3 zamiast 4.
Znaczy, trzeba jakoś przekonać, nie wiem. Może rzucę im ofiarę i przyjdzie któryś. Nie, nie, to chyba nie ma wpływu, nie? O, wampiry też mogą w sumie opracowywać czary. Dawaj, zaklęcie pokażcie, opętanie jak to zostało działa. Udoskonalone. Nie, nie chcę cmentarza, salator, to chcę. Czuję olbrzymy, to też nie tak łatwo przekonać, widzę. Oni tak uwierzyli wcześniej, to i może uwierzą znowu. No dawajcie olbrzymy do oblężenia, będą super. A one zamiast na siłkę przysiad, to... To blisko jest ta siłownia. Dobra, ja mam w ogóle jakieś te przedmioty specjalnie? Nie, w ogóle nie mam, ale chyba powinny być gdzieś, nie? Leży. No bo chociaż może tu coś będzie. O! Może jednak? Czy tylko te olbrzymy stąd przyszły i tu nic nie ma? Wrogi stwór przeszedł o, na naszą jest stronę olbrzym. W sali tortur. Zaraz wszystkie przejdę. Wrogi stwór przeszedł Język, na naszą stronę w sali tortur. Są klejnoty? Wrogi stwór przeszedł na Dobra, naszą stronę to jednak stronę warto tu iść. W sali tortur. Czy mi starczy kasy na most, żeby tam... Twoje portale przyciągnęły maksymalną... Ej, no kochliki mi padają, przed chwilą przywołałem chyba, nie? Wrogi stwór przeszedł na naszą stronę. Na wszelki wypadek tam jeszcze. Tortur. Cię przejdę. Wrogi stwór przeszedł na naszą stronę w sali tortur. Jezu, oni teraz się znowu wszyscy wymieszali. Wrogi stwór przeszedł a, na nie chciałem, żeby się kłócili. A, nic, trudno. A, nieważne. Niech się kłóc. Przejęto leże wroga. 1000 metr. Dobra, przejmujemy to. A tu jest też taki kawałek leża? Czego to nie wymyślę? Cudo. O, i od razu. Teraz tu będziemy to szybko żwawo przyjmować. Może jeszcze nawet żwawi. Tak jest. Twoi podwładni potrzebują większej siłowni. Tak, jeszcze więcej kasy będą mi zużywać, a już chyba zacznę zaraz sprzedawać komnaty. Nie, no dobra, chyba zdążę z klejnotami też, oby. Chyba, że tu zaraz będą wrogowie, też stąd na to też jest duża szansa. Kurde, jak był jakiś taki wyższy level tego kochlika, to szybciej pewnie przejmował. Dobra, tutaj jest taki sport leciutki. No nie ma nigdzie złot. Nie ma gra... O, okej. Okej, ci dalej pracują tak jak trzeba. Super. No jednak jest złoto. Tylko no mówię, no mam tych ochlików. Ja normalnie kiedyś grałem, to ja miałem tych ochlików tak... No miliard. Ale to po prostu, no pewnie ja grałem po kilka godzin jedną mapę. To tak potem nawet po 40 miałem. Albo i więcej. No i jest cyk elegancko. Co nie robię? A! Się nie słuchają. Takie rzeczy. Ci się usłuchają? Ci to od razu. I fajniejsze, że oni trenują jak to robią. Jest taki trening właśnie. IQ 300, dobra. Problemów z kasą już być nie powinno. Ale to faktycznie, ta kasa się może skończyć na tej mapie. No, że już teraz nie. Dobrze. Fantastycznie. To co, może jakiś olbrzym? Ale jeszcze żaden nie jest zadowolony. W ogóle to jest taka zakładka. Ja w sumie nawet oni... O Jezu, oni są niezadowoleni chyba. A nie, że walczą. Boże, gdzie to jest? Tutaj jest zadowolenie. Tu zadowolony, tu taki średnio, a tu nie jest zły. I potwory tutaj są, wiecie. Kto jest w jakim trybie, jakim stanie.
sumie powinienem wam to pokazać, ale jakoś nie używałem tego, bo jak coś się tam działo, to dostawałem i tak komunikat. A tu jest co? Praca. Aha, kto pracuje, kto nie pracuje. Ej, fajnie. O, wow. Ej, to z tego też mogłem korzystać częściej. Co to jest? Olbrzym czuje się nieszczęśliwy z powodu towarzystwa stworów, których nie cierpi. No i właśnie, jest taka sytuacja na przykład. Olbrzym czuje się nieszczęśliwy, bo został spoliczkowany. To nie ja, to oni. Czarna dama czuje się nieszczęśliwa z powodu towarzystwa stworów, których nie cierpi. Nie! Zaczyna się właśnie niezadowolenie, niecierpienie. Nie wiem, to zadziała jakoś, że oni zmienią te swoje leże. Ja nie, bo no jak tak się buduje leże co kratkę, to nie ma tego niezadowolenia, ale tu chodzi o towarzystwo. Ja nie wiem, czy to to samo. No nie dogadują się ewidentnie. Nie można wydzielić, że w tej siłowni trenują ci, a w tej ci nie ma jakiegoś przełącznika fajnego. No nie. Trudno, niech będą nieszczęśliwi. I tak zaraz spróbujemy przypuścić ostateczny atak. Może już to zrobić, co? No bo w sumie co mnie powstrzymuje? Zaklęcie leczenie zostało udoskonalone. Nie, może mi się wydawało. Olbrzym czuje się nieszczęśliwy z powodu towarzystwa stworów, których nie cierpi. Takim bardziej stanowczym głosem widzę, że już powiedział. Dobra. To walczymy. Może olbrzymy przodem. Anioły drugie. Ci ty... O Jezu, ale będę mieć armię. O Jezu, ile tego jest? O Jezu, o Jezu. Ja coś ulepszyłem jeszcze. O dobra, leczenie jest. No to najważniejsze, że jest leczenie. Jolo. Myślę, że to czas najwyższy przypuścić atak. Dzień wypłaty. Dobrze. Nie wiem, czy dobrze robię, ale... Takie coś... Jezu, ile tego jest? Piękne. Jestem z was dumny po prostu. Kurczę, ale czwarte levelowce trochę smutne, nie? No trudno. Twoje portale przyciągnęły maksymalną... Dawać tego króla. Bijamy, wjeżdżamy tam w niego. No dzisiaj też, dzisiaj. Rogatego już przyzywać? Bo w ogóle tam będzie też takie coś na koniec, że będzie dwóch kamiennych rycerzy, których właśnie musi Rogaty wyjaśnić. Będzie to. No ale wchodzimy, pchamy się. No co oni tu robią? Czarnoksiężnik dostał czujników ruchu od razu. Się postarzał. O, jest i ostateczny. Krzepunio. No ale przejdziemy czy nie przejdziemy? Jezu, to się wszystko o siebie blokuje. Trudno. Tomo, co, jak tu się boisz go? Nie bój się go. Czarny rycerz się boi. Ty. Amator, no. Dawać. On już nie ma gdzie uciekać jak książęta. To już jest ostateczność, stolica. No dawać go. Dobrze. Kurde, ale to on mi widzę, że rozwala te potwory. No ale oni się nie mogą dopchać. Ej, ty, on cały czas żyje. Bo się moi nie mogą dopchać do niego, no. Oj, niedobrze. Dobra, Rogaty, wkraczasz. Jeśli Rogaty stanie się nie do opanowania, jeden klaps wystarczy, by wypędzić go z twojej... O, Rogaty tylko walną kulą, już obalony, już oprawiany. Dobrze. No, wejdź tu. Nie, już go Rogaty zrobił, zobaczcie, co się stało. Patrzcie, już rozmiękczony jest. No, może mi trochę popadało jednostek. No, ale to przecież wojna, jest to normalne. Chyba. Pięknie. No już giniesz. Anioł Mroku, dojeżdżaj go. Czy ja naprawdę muszę przejąć kontrolę? No ale czy muszę? I cyk go tym prądem. To już od prądu nie obala. Jaki kocur. Ej, Rogaty mi chyba zniknął. To oni mi wszystkich zabrali. Okej.
myślę, że trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Anioły. Oszałamiający trzeci level, przyzywam was. Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. O, jednak rogaty jeszcze żyje. O, wbity gwóźdź. Ale ostatnia linia mej obrony jeszcze cię zmiażdży. Jeszcze tych muszę szybko zniszczyć. Brakuje ci many. Ej, co jest? Opętanie. Serio, nie mam many na opętanie? Jaka bieda. Dobra, niszczę ten... standard. Boże, ile mi popadało. No ale wygrałem bitwę, nie? Już tylko muszę zrobić robotę ostateczną. Czujniki ruchu, nie no. O, na dwa uderzenia, Boże, jaki komfort. O, tam jest pułapka strasząca. Nie ukrywam, że trochę się jej boję, żeby mi grę skraszowała. Tak się działo niestety w przeszłości. I cyk. No tutaj tak jestem ustawiony niesamowicie, że nawet nie jest w stanie we mnie strzelić. O, czy tu jeszcze coś będzie? No i niestety rozłożyła się. A może jeszcze wampirem zostanie? Jezu. Mam nadzieję, że z tych bram bohaterów już nikt nie wyjdzie. I co? Jeszcze mu to mnie nie bije? A, ja wiem. Mówię, tak się dobrze ustawiam. Może jeszcze wyjdą są bohaterowie, ty. Nigdy nie wiadomo. O, jest tam przejście, jest tych dwóch kamiennych rycerzyków. Przejęto bram bohaterów. No, serio, nie trafiłem w czujnik, który stoi. Mogę do nich wejść? Podejść? Nie, może nie będę tak, chociaż nie wiem, no może jednak. Nie mam pojęcia. Dobra, przejmujcie. Jeszcze się tu zabawimy. Ostatnia misja nie taka trudna, jak, no, jak byłem mały, to mega była trudna, to nawet panika i stres całą grę. Dzieje mi z tym szprejem. Raz. Serio? Trzeba 3 uderzenia aż na tę pułapkę? A wygląda jak na raz. O, tu jeszcze są. Dziszą to... Olbrzym czuje się nieszczęśliwy, bo nie ma jedzenia. Uczynek, czy nie ukrywam, że chciałbym mieć anioła mroku 10 level, tak jak oni tutaj mają 10 level. Jezu. Ej, co jest? Czemu jest taka muzyczka? Patrzę, aż czy mi serce lochu ktoś bije. Ej, no nie zabijajcie. Trzeci level anioła mroku. Dobra, jeden leży. Teraz drugi będzie leżał. Śmiesznie. To jest dużo miejsca w sumie. Ała, ała, nie zbił mnie na jeden, dobrze. No gdybym ja miał chociaż 8 level, no mógłbym na arenie zrobić, ale no co, ile zabawy to jest przecież. Aj, nie przyszedł kolejny. To oni przyszli, ci przyszli kolejni. Najsilniejsi. Olbrzym czuje. Ej, w sumie jak tam ci 10-levelowcy tu przyjdą, to może nimi coś powalczyć. Kurczę, oni się wszyscy modlą. On wezmie złoto? A, myślałem tak właśnie. I pięknie. Dobra. No ale też tylko tych muszę wyjaśnić, czyli zebrać manę. Ej, czemu mi mana chyba spadła? Kamienni rycerze. To w stanie pokonać każdą moją... Nawet aniołem roku nic im nie zrobią. Trzeba rogacza. No dobra. To idziemy. O, już tylko się modlą. Dobrze, modlicie się. Aniołem roku też się mogą modlić? Chyba tak. Czarni rycerze. Czarna dama czuje się nieszczęśliwa, Salamand. Bo nie ma legowiska. Czarne damy też się mogą przecież modlić. Stwór umiera z głodu w twoim więzieniu.
Ale już, żeby też się mogą modlić? Can you do this? Twoje portale przyciągnęły maksymalną liczbę stworów. Jak chcą, to mogą. Ale nie mam czwartego anioła. Coś się zepsuło. Jezu, ile to trwa. Bogowie przyjęli twoją ofiarę. No bo cały czas jest 5 choklików, nie? Dobra, niech oni w linii prostej podchodzą, to ja tutaj tego rogatego przyzwę i to będzie tyle. Fajne wejście jest to takie, wiecie, takie specjalne, takie inne. Takie niebanalne, takie, się postarali. Z brama ostateczna tu na koniec, że można nie ucieknąć nawet, wyryć ją. No idziemy. No w sumie z ciekawości zobaczę, co to było, czego oni strzegli. W ogóle czegokolwiek strzegli. A, głazu strzegli, tak? A nie, ja to mogłem przyjść chyba z... Okej, moment. Jeszcze więcej bohaterów, okej. Coś tu było? Serio coś tu było? Czarny rycerz czuje się nieszczęśliwy, bo nie ma jedzenia. Zupełnie nie mam pojęcia, teraz zgłupia. A zobaczę, ciekawe. A, bo dało się przejść. Rycerze to ostatni obrońcy przejścia. Żadna siła w tej krainie nie jest w stanie ich pokonać. Czy czeka nas klęska? A może jest jakiś sposób? Ale dostałem stresa, Boże. Że wiecie, coś tam się zepsuło, że mi serce lochu zniszczyli, czy inne historie. Dobra, jest oczywiście sposób, jest rogaty sposób. Jest taki jeden, co potrafi nawet kamiennego rycerza odkamienić. Znaczy zakamienować w sumie, hehe. No, ale w górę. I cyk, on od kuli zaczyna i już od razu obalą. Czarna dama czuje się nieszczęśliwa. I dawaj z tą kosą. Bierz ich rogaty. Dobrze, i raz, i dwa. I trzy, i jeden. Dzień wypłaty. Kamienny, niekamienny. Gdzie on zniknął? Dobra, nieważne, zginął. Znacznie kamienny to się szybko rozpadł. Niech on siedzi śmiesznie. Oj. Ja, łatwo. No i po raz ostatni. Feta. O, myślałem, że może trochę szybciej to ukończę. Też tak super łatwo nie było. Myślałem, że może bitwę przegram, ale jednak boska kontrola. No, wchodzimy. Jest praca kamery, nie najgorsza też. Ten jak zwykle uśmiechnięty, bo wie po co przyszedł, wie co będzie. I pyk, dobra. Zobaczmy co tym razem. No uwielbiam, jak tak zbyczka pociągnął. Pierwszego też fajnie kopytem. Żaba? Co znaczy ta żaba?
No dobrze, to chyba jest tyle. GG. Ja się znakomicie bawiłem szampańsko. Po prostu szampańsko. Czas tutaj godzinka 10 około. No i by się zgadzało. Fajna gra, Dungeon Keeper, gra dzieciństwa oczywiście. Wszyscy, którzy grali, oglądali, oczywiście polecam serdecznie. Zachęcam do subowania, lajkowania, pisania jakichś swoich wrażeń. Nie wiem, czy zagram do bonusowe misje. Jeżeli zagram, to zagram, no ale póki co skupiam się też na takich innych swoich turniejach i rzeczach. Zwłaszcza na tym turnieju, który się zbliża. Jeszcze nie został ogłoszony, może już został ogłoszony, kiedy to nagranie ukazuje się na YouTubie. W każdym razie Fallen i StarCraft, świetna gra z dzieciństwa, cieszę się, że ją przeszedłem po tylu latach. Nie spodziewałem się, że w nią kiedykolwiek zagram, ale fajnie, że jest nagrana. Możliwe, że jeszcze jakieś się przewiną, tylko no, najpierw StarCraft, potem inne rzeczy. Takie póki co są priorytety. Miło spędzony czas, całkiem szybko przeszedłem tę grę. Trochę może szkoda, że nie na streamie, no ale tak jak mówię, są inne rzeczy. No, ale pozytywnie, na plus. Zobaczymy jeszcze jak z tymi bonusowymi misjami, tam że się biega, czy tym wampirem, znaczy aniołem roku, czy takie inne głazy. No, to tyle. GG's. A, tu jeszcze się mogę po raz ostatni widzę podpisać, namaścić. Coś jeszcze będzie? Nie, chyba już nie, chyba już nie, chyba już GG. Dobrze. Dobrze. No, to do następnego razu. Follow Indie Starka. Cześć, cześć. Komentujcie tam. Wylejcie swoje opinie. Cześć, cześć.